A zatem witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowej debacie, wyjątkowej pod wieloma względami, szczególnie pod dwoma, o których zamierzam wspomnieć. Pierwszy to taki, że to już ostatnia debata 9. sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, więc dotarli do tego pułapu już absolutnie, do tego pułapu finałowego, bo mowa też o debacie o trzecie miejsce, która miała miejsce przed tą debatą finałową. Absolutnie najlepsze drużyny, czwórka najlepszych drużyn wygranych półfinałów Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Wyjątkowa to sytuacja również i z tego względu, że gościmy w finale drużyny z tej samej szkoły, o czym miałem już okazję wspomnieć jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać tę debatę, więc jak gdyby w kuluarach. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że poza okazją do bycia hostem i starania się o to, żeby z perspektywy organizacyjnej nam te wszystkie rundy dotychczasowe przebiegły jak najsprawniej, będę miał także okazję dzisiaj pełnić funkcję marszałka debaty, co jest dla mnie o tyle wyjątkowym zaszczytem, że również i ja jestem absolwentem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej i choć przygodę z nią zacząłem już dawno i stosunkowo dawno ją skończyłem, to jednak jakby nie patrzeć, moje serce i umysł zostają cały czas w Tarnowie, więc na ten powrót w tym zakresie bardzo się cieszę. Otóż kiedy mówię o okazjach i kiedy mówię o spotkaniu, to nie byłbym sobą, gdybym nie podzielił się krótką refleksją, to znaczy taką, że debata to okazja nie tylko do rywalizacji i do starcia na argumenty, to wielowymiarowa okazja. To okazja do spotkania z drugim człowiekiem i niestety nie mamy możliwości siedzenia przed sobą naprzeciwko stołów, a później jeszcze przepracowania wspólnie całej debaty. Mamy natomiast okazję widzieć siebie chociaż w kamerach. Tę w zasadzie chyba najważniejszą część nas w komunikacji, czyli twarz, którą to najpełniej i najbardziej na ogół wyrażamy emocje i zaangażowanie w dyskusje, w które bierzemy udział. To także okazja do własnego rozwoju i mówię też o tym właśnie z perspektywy tego, że jesteśmy już na końcu tej drogi, przynajmniej w tym sezonie. To także okazja do tego, żeby zgłębić, zresztą bardzo aktualny temat w tym momencie, bo teza bezpośrednio dotyczy tego, co dzieje się obecnie na świecie i póki co chyba nie zamierza się bardzo szybko skończyć. Otóż, drodzy Państwo, wspomniałem o tym, że z nami jest dzisiaj trzecie liceum, historia trzeciego liceum w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej jest mega ciekawa w tym sensie oczywiście, że to nie jest pierwszy raz, kiedy trzecie liceum jest w finale. To też nie będzie pierwszy raz, kiedy trzecie liceum zostanie mistrzem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Taka sytuacja miała miejsce między innymi właśnie w siódmym sezonie, drugie miejsce w sezonie trzecim i piątym oraz trzecie miejsce w sezonie szóstym i ósmym. I w tym sezonie dziewiątym na pewno będzie to i pierwsze i drugie miejsce. Oczywiście zasadnicze pytanie brzmi, która z drużyn będzie tą najbardziej uprawomocnioną w trzecim liceum do tego, żeby podnieść puchar mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Nie byłoby nas tutaj zresztą, drodzy Państwo, bez organizatorów Ligi. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie i Fundację Allegoria, której myślę, że możemy być naprawdę bardzo wdzięczni za stworzenie takiej przestrzeni do dyskusji, jaką jest Tarnowska Liga Debatancka i za to też, że pomimo tych niesprzyjających okoliczności udało się w tej formule online'owej wznowić rozgrywki, że dzięki temu właśnie możemy się spotkać, mogliśmy się spotkać wiele razy w tym dziewiątym sezonie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Żeby jednak nie przedłużać za długo, kiedy już mówimy tyle o tym trzecim liceum, to dowiedzmy się właśnie, kto przede wszystkim będzie dzisiaj debatował. Po stronie propozycji w dzisiejszej debacie, pierwsza drużyna z trzeciego liceum,
w składzie jako mówca pierwszy pan Jakub Dudek, jako mówca drugi pan Kacper Becker, jako mówca trzeci, przepraszam, jako doradca pierwszy pan Wiktor Onik, jako doradca drugi pan Mateusz Kosman, jako mówczyni trzecia pani Julia Sus i jako mówczyni czwarta pani Matylda Frączek. I po drugiej stronie drużyna druga z trzeciego liceum w składzie pani Oliwia Zimirska, pani Karolina Zając, w roli doradców pani Nikola Kiełtyka, pani Nikola Fil, jako mówca trzeci pan Filip Białobrzewski i jako mówczyni czwarta pani Zuzanna Ostręga. Ja pewnie wielokrotnie będę to wspominał, bardzo cieszę się z tego powodu, że wrócili do nas już na tę ostatnią debatę doradcy. Bardzo, bardzo miło jest widzieć was w tej roli. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się na to, żeby ci doradcy do nas wrócili. Oczywiście debata, takie rozgrywki turniejowe poniekąd mają to do siebie, że oczywiście są też przez kogoś oceniane. Oceniany finał jest przez nasze znamienite grono sędziowskie. W składzie pani Dorota Kolarska, reprezentująca Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Dzień dobry Państwu i trzymam kciuki za fantastyczną debatę. Pani Julia Walczyńska z Fundacji Projekty Edukacyjne. Również dzień dobry i również powodzenia. Pan Filip Olszówka, absolwent Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, ale także absolwent trzeciego liceum. Zresztą jedna z tych osób, która sięgała po te tytuły, o których już wspomniałem. Dzień dobry wszystkim. Trzymam kciuki za świetne widowisko. Reprezentujący, współorganizujący Tarnowską Ligę Debatancką pan Andrzej Król. Witam serdecznie. I organizator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Człowiek, którego myślę tutaj naprawdę cokolwiek mógłbym powiedzieć, to i tak byłoby za mało. I którego wszyscy bardzo dobrze znamy, pan Marcin Lewandowski. Serdecznie, witajcie. Trzymajcie się tam trzecie. Jeśli już wiemy, kto w tej debacie występuje, a wiemy to na pewno, bo już wielokrotnie o tym powtarzałem, wiemy też, kto będzie sędzią dzisiejszej debaty, to chyba teraz rzecz, która jest praktycznie najważniejsza, to o czym faktycznie będziemy dyskutować, bo już trochę o tym temacie wspomniałem. Otóż teza debaty finałowej brzmi: pandemia koronawirusa w większym stopniu uwypukliła istniejące trendy niż wykreowała nowe. Myślę, że z racji tego, że mamy do czynienia już z debatą finałową, ja nie będę szczegółowo przytaczał zasad debaty oksfordzkiej. Wspomnę tylko absolutnie najważniejsze kwestie techniczne, to znaczy mają Państwo na swoje wystąpienie dokładnie 4 minuty. O ostatnich 30 sekundach i o końcu czasu mowy będę dawał znać na czacie. Ten czat również służy nam do tego, żebyście Państwo mogli zgłaszać pytania lub informacje właśnie poprzez wyrażenie tego słowa pytanie lub informacja na czacie właśnie. Podobnie w przypadku ad vocem, które tradycyjnie jest dostępne jedno na każdą drużynę. Ad vocem oczywiście to jednominutowe wystąpienie. Zasady ad vocem na pewno są znane, zachęcam do tego, żeby z ad vocem korzystać, zachęcam także do tego, żeby zadawać pytania, udzielać informacji. Prosiłbym właśnie z racji tego, jak też liczna mamy publiczność, o to, żeby
nie korzystać z tego czatu. Czat jest tylko dla marszałka i uczestników i uczestniczek debaty, więc dla porządku właśnie pojawiają się tam tylko informacje o chęci zadania pytania lub właśnie informacji o czasie mowy i o chęci zgłoszenia ad vocem. Jeżeli są w ogóle jakiekolwiek pytania dotyczące formuły debaty, czy jakiejkolwiek jeszcze innej kwestii technicznej, to jest najlepszy moment, żeby je zadać. Jeżeli takich pytań nie ma, to oczywiście będę wdzięczny za to, kiedy tutaj będziemy mogli zobaczyć w całości trzecie liceum. Już widzimy właśnie ten widok ogólny. Zaraz pewnie też zobaczymy poszczególnych mówców już w czasie ich wystąpień. Poproszę zatem sędziów i publiczność o wyłączenie kamer. I myślę, że możemy w takim razie zaczynać ostatnią debatę 9. sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, a o pierwszą mowę tej debaty i o zabranie głosu tym samym poproszę mówcę pierwszego drużyny propozycji. Widać mnie, słychać? Wszystko jest OK? Jeszcze nie widać, słychać na pewno. A już włączam kamerę? Tak, teraz wszystko widać. Widać? Widać i słychać, jak najbardziej. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, droga loża mędrców, drużyna opozycji oraz kochana publiczności. Przychodzi mi dzisiaj w udziale rozpocząć debatę finałową, której teza brzmi: pandemia koronawirusa w większym stopniu uwypukliła istniejące trendy niż wykreowała nowe. Moja drużyna oczywiście zgadza się z tą tezą. Zacznijmy jednak od wprowadzenia i definicji. Dzisiaj teza wydaje się być bardzo na czasie, ale jeszcze 2 lata temu nikt z nas się nie spodziewał, że w marcu 2020 roku do naszego słownika trafi takie hasło jak pandemia koronawirusa. Nowa sytuacja epidemiczna wymagała od nas dostosowania się do sytuacji i odnalezienia się w tych nowych, dziwnych realiach, a stało się to w dużej mierze możliwe dzięki istniejącym już wcześniej rozwiązaniom. Dzięki temu, że społeczeństwo rozwijało się w konkretnych kierunkach, czyli wypuklały się konkretne trendy, możliwe było ich wykorzystanie i złagodzenie negatywnych skutków pandemii. Ale właśnie, dlaczego powiedziałem, że wypuklały się trendy? Bo to właśnie o trendach, czyli o kierunku rozwoju danej dziedziny życia ludzkiego, będziemy dzisiaj rozmawiać. Są to pewne zasadnicze tendencje ewolucyjne z długofalowymi skutkami i wpływem na społeczeństwo, jakiegoś zjawiska, wspominięcie pewnych wahań krótkotrwałych, które mogą ten trend jakoś zaburzać. Proszę pytanie. Dziękuję za pytanie. Moim zdaniem nie wymaga. Możemy użyć tego, co już wcześniej istniało. Tego, co już wcześniej mieliśmy. Dobrze, wracając do mojej mowy. Istotne jest to, że trendy to odpowiedź na ludzkie dążenia, ludzkie pragnienia i ludzkie potrzeby. Pokazują nam, w jaką stronę zmierza społeczeństwo i świat. Zmieniają się wraz ze zmianami społeczeństwa i ludzi. My będziemy dziś rozmawiać o trendach, czyli o kierunkach właśnie rozwoju dziedzin ludzkiego życia uwypuklonych lub wykreowanych przez właśnie pandemię. Zastanowimy się, w jaki sposób czynnik pandemii wpłynął na trendy i czy bardziej podkreślił, spotęgował, wyeksponował, czyli właśnie uwypuklił, czy też je stworzył od zera, stworzył coś nowego. Czyli właśnie wykreował.
Moja drużyna uważa, że obecne pandemiczne trendy to przede wszystkim uwypuklone trendy, które istniały już wcześniej. By tego dowieść, będziemy rozpatrywać kierunki, którymi podąża społeczeństwo na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, zdrowia, drugie, relacji międzyludzkich, trzecie, medycyny, czwarte, cyfryzacji społeczeństwa, czyli rozwoju technologii, piąte, pracy i nauki, szóste, kultury i rozrywki. Są to najważniejsze dziedziny życia współczesnego człowieka. Na tych płaszczyznach pokażemy Państwu, że pandemia w większym stopniu po prostu bardziej uwypukliła istniejące już przed pandemią trendy, niż właśnie wykreowała nowe. A dlaczego uważamy, że tak jest? Przede wszystkim dlatego, że tak jak już wspomniałem, trendy są reakcją na potrzeby społeczeństwa. Przed pandemią do potrzeb człowieka oprócz potrzeb fizjologicznych zaliczało się poczucie bezpieczeństwa, samorealizacji, kontaktu z bliskimi, rozwijania pasji itd. Co teraz? Człowiek ma bardzo podobne potrzeby, tym, że w obliczu pandemii są one po prostu bardziej uwypuklone, co powoduje uwypuklenie trendów na tych właśnie płaszczyznach, które przedstawią następni mówcy mojej drużyny. Powiemy także o pewnej możliwości i konieczności, które udowodnią, że nasza strona jest słuszna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. W związku z nim także mamy do Państwa pytanie, czy jest taka możliwość, żebyśmy słyszeli te pytania, które pojawiają się ze strony drugiej drużyny, bo myślę, że to jest absolutnie kluczowe też z perspektywy ewentualnej dalszej oceny, odpowiedzi na pytania, to właśnie to, żebyśmy znali ich treść. W związku z tym także jakby powstaje tego typu kwestia, że ja też nie widzę na czacie w ogóle, kiedy te pytania są faktycznie zgłaszane, więc gdyby tak jednak jakimś cudem umknęło nam tego typu pytanie, to też o tym nie będziemy niestety wiedzieć. I w związku z tym to jest pytanie do Was, moi drodzy, czy jesteśmy w stanie jakoś to rozwiązać technicznie? Tak. A czy teraz tego pytania nie było słychać, które zadał Filip? Nie było go słychać, niestety. No. Aha, rozumiem. To wynikł po prostu jakiś problem, bo plan jest taki, że właśnie będziemy tam jedno urządzenie wyciszać, drugie podgłaśniać, także na samym razem powinno być lepiej. Dobrze, super. Czy jest możliwość też, żeby... Jeśli chodzi o pytanie, które dał Filip, to było bodajże, czy skoro to było nowe, skoro pandemia to nowa sytuacja, to czy nie lepiej było wykreować, nie wymaga wykreowania nowych trendów. Okej, dzięki wielkie za przytoczenie tego pytania. To też myślę, że w związku z tym sędziowie będą mogli sobie ten fakt odnotować, że takie pytanie padło. Prosiłbym Was, bo jak rozumiem, zgłaszacie pytanie przede wszystkim przez podniesienie ręki, bo siebie widzicie, by tę rękę unosić wysoko i na tyle też przez długi czas, żebyśmy faktycznie mogli te pytania dostrzegać. Przede wszystkim ja jako marszałek, żebym też widział te pytania, więc to mam taką ogromną prośbę do Was. Teraz było słychać. Bo dobra, nie widzimy, po prostu przechodzę mikrofon, bo bardzo mówię, że będzie zbierać po prostu tamtym. Będziemy mieli głośniej. Teraz o to mówimy słychać, tak? Czyli to znaczy, wydaje mi się, że jeżeli macie możliwość właśnie z osobnego mikrofonu, żeby były właśnie wtedy słyszalne te pytania, to będzie troszkę lepiej, bo tutaj jest trochę pogłos. I może się zdarzyć tak, że faktycznie nie będzie to pytanie słyszalne wyraźnie. Jeżeli możemy uniknąć tej sytuacji właśnie, to będzie bardzo dobrze. To zostajemy przy dwóch urządzeniach. Dobrze, to prosiłbym właśnie, żebyście pilnowali też właśnie, żeby to zawsze nam tutaj działało sprawnie, żebyśmy słyszeli te pytania. Ja staram się obserwować Was na widoku ogólnym właśnie, kiedy pojawiają się pytania. Dobrze. A zatem myślę, że kiedy już rozwiązaliśmy te wszystkie kwestie, możemy już przejść dalej w porządku debaty. W takim razie o zabranie głosu poproszę pierwszą mówczynię drużyny opozycji.
Teraz jest w porządku, tak? Słychać mnie? Tak, słychać. Nie widać jeszcze, więc myślę, że trzeba jeszcze włączyć kamerę. Dobrze. Dobrze, już wszystko w porządku. Szanowny Panie Marszałku. Tak, jeszcze bym tylko, jeszcze Pani nie widać, więc poprosiłbym jeszcze o włączenie kamery. Z głosem jak najbardziej wszystko jest OK, nie widzimy obrazu natomiast. O, super. Szanowny Panie Marszałku, Loża Mędrców, propozycja, droga publiczności. Dzisiejsza teza brzmi: pandemia koronawirusa w większym stopniu uwypukliła istniejące trendy niż wykreowała nowe. Jak wiemy, pandemia koronawirusa to sytuacja, która dotknęła nas wszystkich. Od ponad roku choroba zakaźna COVID-19 dotyka większości aspektów naszego życia, wpływa na naszą codzienność poprzez obostrzenia i zagrożenia oraz występuje w skali światowej na wielu kontynentach i krajach. Praktycznie uniemożliwia nam normalne życie przez lockdown. Nie możemy swobodnie realizować swoich pasji i zainteresowań, a człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje przestrzeni do samorealizacji. Jednak z drugiej strony pozwoliła ona na nowe rozwiązania. Ogromną rolę dla ludzi jest to miejsce, w którym mogą poczuć chociaż namiastkę dawnego życia. A dzięki całej tej sytuacji ludzie mieli szansę tworzyć lub być świadkami nowych trendów. No a czym tak naprawdę jest trend? Tak jak już mój przedmówca wspomniał, trend to proces zmian przebiegających w danym kierunku, który da się określić i istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie. I ważne jest to, żeby występowała powtarzalność pewnej sekwencji zdarzeń. Jeśli mówimy o tym, że pandemia w większym stopniu wykreowała nowe trendy, chodzi o to, że sytuacja epidemiczna, jej okoliczności bardziej wpłynęły na wykreowanie nowych trendów niż na uwypuklenie istniejących. Oznacza to, iż większość trendów, jakich popularność, którą zawdzięczamy, jakich popularność zawdzięczamy pandemii. A samo uwypuklenie istniejących trendów oznacza, że sytuacja, w której trend istniejący już przed wybuchem pandemii powoli zyskuje popularność, jednak dopiero pandemia daje mu szansę zaistnienia i zyskania popularności, czyli go uwypukla. Jeśli chodzi natomiast o wykreowanie nowych trendów, to sytuacja pandemiczna stworzyła nowy kierunek rozwoju w danej dziedzinie poprzez nowe okoliczności, czyli stworzyła je na podstawie istniejących już trendów, czyli w taki sposób je wykreowała. Pamiętajmy właśnie, że pandemia jest nowa i wymaga nowych rozwiązań. Zatem, tak jak już mówiłam, pandemia dotyczy nas wszystkich, dotknęła nas wszystkich, więc aktorami debaty jest całe społeczeństwo dotknięte pandemią i trendami z nią związanymi. I będziemy to przedstawiać na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, medycznej oraz kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Starałem się obserwować, jak najuważniej się dało, czy pojawiły się jakieś pytania. Takich zgłoszeń nie dostrzegłem, więc możemy uznać, że pod tym względem sprawa jest jasna. Żadne pytanie się nie pojawiło. Damy jeszcze dosłownie chwilkę naszym sędziom na uzupełnienie karty oceny. Widzę, że wypełniane one są naprawdę, naprawdę sprawnie. Możemy zatem przechodzić dalej i to czas na drugie mowy w tej debacie i o zabranie głosu poproszę mówcę drugiego drużyny propozycji. Kwestie techniczne, czy wszystko gra? Wszystko gra, jak najbardziej. Dobra. W takim razie, szanowny panie marszałku, droga Lożo Mędrców, szanowna drużyno opozycji, drodzy goście.
Tak jak drużyna opozycji zdążyła już wymienić podczas mówcy pierwszej w swojej turze, widzimy, że każdy człowiek ma swoje potrzeby. Każde społeczeństwo ma swoje potrzeby. One przekładają się z jednostki na całe społeczeństwo. Potrzeby takie jak bezpieczeństwo, kontakt z bliskimi, dbanie o zdrowie, one były zawsze. Przed pandemią, są w pandemii i będą również po pandemii. Pandemia jeszcze bardziej sprawiła, że te potrzeby podstawowe, najbardziej podstawowe, dążymy do ich realizacji. Bezpieczeństwo, gdyż martwimy się o swoje zdrowie. Kontakt z bliskimi, gdyż to po prostu zostało nam odebrane. Przeniosło się do przestrzeni wirtualnej, co dobrze wiemy, jakie przynosi efekty. Dbanie o zdrowie, również zagrożenie własnego życia. Tak jak powiedział nasz mówca pierwszy, możemy z tego wysnuć bardzo prosty wniosek. Trendy wskazują nam w tym momencie, w jaką stronę powinno podążać to społeczeństwo, aby zaspokajać te potrzeby, które, przypomnę jeszcze raz, były, ale pandemia je uwypukliła, a zatem uwypukliła również kierunki, w których powinniśmy podążać, aby je zaspokajać. Płaszczyzna zdrowotna, czyli pierwsza z naszych płaszczyzn, które wymieniliśmy. Dbanie o higienę, mycie rąk, czy też po prostu dbanie o własną kondycję fizyczną, to już było. Trendy dało się już zauważyć przed pandemią. W pandemii oczywiście nieco się pozmieniały, ponieważ przeniosły się do domów, choćby te treningi, prawda, ale one nadal są. To nie są nowe trendy. Trend ćwiczenia nadal jest ten sam, który był. Do czego zmierzam? Do tego, szanowni państwo, że nie potrzeba było tworzyć nowych trendów. Te, które mieliśmy przed pandemią, są jak najbardziej wystarczające. Pandemia to pokazała, ona je uwypukliła. Trend ten sam, dbamy o zdrowie, jednakowoż po prostu w innej formie, ale przedmiot nadal ten sam. Podobnie sytuacja przedstawia się z medycyną. Pandemia spowodowała, że jest konieczność rozwijania szczególnie właśnie tej strefy medycyny, ale tak jak mówczyni pierwsza powiedziała, powstały nowe rzeczy, nie zgadzamy się z tym. E-recepty, które są przecież przedstawiają właśnie tę sferę medyczną, czy teleporady, one już zaczynały kiełkować przed pandemią. Pandemia tylko uwypukliła, ponieważ była taka konieczność. Nie było czasu na rewolucję trendów, ale na ich ewolucję. Bardzo proszę pytanie. Szanowny Panie Marszałku, informacje. Sam Pan powiedział, że te trendy są inne, mają inne założenia, mają inne sposoby realizacji. Czy to nie oznacza, że to są nowe trendy? Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Pragnę pokazać Państwu wykres. Trendy absolutnie nie są inne. To są trendy te, które były przed pandemią wykreowane, a pandemia je uwypukla, ale to jest ten sam trend. Trend e-recepty był, pandemia go uwypukla. Płaszczyzna technologiczna. Technologia w zastraszającym tempie się rozwija, a pandemia tylko spowodowała, że to jeszcze bardziej jest potrzebne, gdyż już każde gospodarstwo domowe musiało wyposażyć się na to, choćby na zdalne nauczanie. Czy też płaszczyzna relacji międzyludzkich. Szanowni Państwo, zawsze byliśmy jakby zaproszeni do tego. Pojawiał się taki trend, aby wspierać czy to starsze osoby, czy odwiedzać, prawda, pomagać. Pandemia pokazała, że to jeszcze bardziej musimy na to kłaść wagę. Bardzo proszę pytanie. Szanowny Panie Marszałku, informacja. Sam Pan podał przykład e-recepty, ale kiedyś ludzie stosowali e-recepty, bo na przykład nie mogli podejść do lekarza na żywo, a teraz są stosowane, ponieważ ludzie się boją wyjść z domu przez pandemię i jej zagrożenia. Dziękuję. Czyli nadal boją się wyjść z domu i nie mogą wyjść z domu, zatem jest ten sam trend, tylko uwypuklony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pojawiły się informacje. Cieszę się też, że miały one taką zwięzłą formę. To jest coś, o czym nie mówiłem na samym początku, ale właśnie dbajmy o to, starajmy się, żeby te pytania i informacje, które wygłaszamy, były maksymalnie zwięzłe, żeby właśnie mieścić się. Tutaj mamy przykłady tego tak mniej więcej w jednym, dwóch zdaniach, umownie w przedziale około 10-13 sekund. Tak byśmy nawzajem nie zabierali sobie za dużo czasu, jeszcze szczególnie jakby w tych okolicznościach, gdzie mogą się zdarzyć różne opóźnienia, problemy techniczne. Oczywiście w razie jakichkolwiek radykalnych problemów będę na nie reagował. Natomiast cieszę się, że cała debata przebiega nam tak bardzo sprawnie. Podobnie sprawnie sędziowie dokonują oceny
Państwa indywidualnych wystąpień, co umożliwia mi przejście w porządku debaty dalej i poproszenie o zabranie głosu mówczynią drugą drużyny opozycji. Jeszcze pani nie słychać, jest wyłączony mikrofon. A teraz? Teraz jest wszystko w porządku. Wszystko super jest. Jest wszystko w porządku? Czy... Tak, wszystko gra, wszystko jest okej. Jest wszystko w porządku, bo nie słyszę. Czyli czy mnie nie słychać jakoś, a mnie chyba słychać? To teraz pytanie, tylko po której stronie jest problem? Jest okej? Dobra, super. Wszystko jak najbardziej słychać i widać. Szanowny panie marszałku, panie sekretarzu, lożomędrców, oponenci, droga publiczność. Dzisiejsza teza brzmi, pandemia koronawirusa w większym stopniu uwypukliła istniejące trendy niż wykreowała nowe. Jako strona opozycji oczywiście nie zgadzamy się z tym założeniem, co przedstawimy w dzisiejszej debacie. Warto zacząć od tego, że okoliczności pandemii zmusiły ludzi do dostosowania się do nowej codzienności i panujących warunków. Co chcemy przez to powiedzieć? W związku z pandemią ludzie zostali zmuszeni do zmiany trybu swojego życia. Dzięki temu sięgali po nowe rozwiązania, które miały ułatwić im przystosowanie się do nowej rzeczywistości. Doprowadziło to do wykreowania nowych trendów, które gdyby nie pandemia, albo by nie powstały, albo nie przyjęłyby obecnie znanej nam formy. Warto tutaj podać przykład, warto to zobrazować na przykładzie epok. Mamy antyk i renesans. Obie epoki kierowały się tymi samymi ideami, jednak nie można zrównywać ich obu. Warto tu też zauważyć pewien mechanizm. Zaczęła się pandemia, pojawiły się nowe obostrzenia i ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy. Ludzie zostali zmuszeni do wybrania nowych kierunków rozwoju. Te kierunki zostały zmienione tak, aby mogły sprostać wymaganiom pandemii. To prowadzi do kreowania się nowych trendów, a nie ich uwypuklenia. Przykładami trendów wykreowanych przez pandemię są m.in. nauczanie zdalne i hybrydowe. Oczywiście nauczanie zdalne teoretycznie istniało już wcześniej, jednak obecnie przybrało ono zupełnie inną formę. Zostało wyeksponowane w zupełnie nowy sposób i jest czymś totalnie innym niż było wcześniej. Nie mówiąc o nauczaniu hybrydowym, o którym w ogóle wcześniej niewiele kto słyszał. Ponadto przez pandemię wiele działalności musiało być przeprowadzane w formie zdalnej, ponieważ wymusiła to na nich stale zmieniające się sytuacja gospodarcza i zmieniające się obostrzenia. W czasie pandemii powstało także pojęcie homebody economy, czyli gospodarki pod własnym dachem. O co chodzi? Otóż dom stał się miejscem, w którym ludzie przez to, że spędzają w nim o wiele więcej czasu, zaczęli dostosowywać to miejsce, które służyło niegdyś do odpoczynku, spotkań z rodziną czy bliskimi, pod większą skalę potrzeb, takich jak praca zdalna, gotowanie, sport czy rozrywka. Oczywiście gotowanie, sport, rozrywka i praca zdalna, one również były znane już wcześniej, jednak nie w takiej formie i to dzisiaj udowadniam. Dom stał się stałym miejscem pracy, nauki, gotowania, sportu i rozrywki, jednak w zupełnie innej formie niż dotychczas. Po wybuchu pandemii pojawiło się również zwiększone zapotrzebowanie na środki ochrony. Z powodu wybuchu pandemii wiele zakładów przemysłowych przedstawiło swoje linie produkcyjne na wytwarzanie m.in. płynów do dezynfekcji. Sporo marek odzieżowych, ale nie tylko ich, zaczęło wprowadzać do swojego asortymentu maseczki. A część z istniejących już wcześniej zakładów zmieniła swoją pierwotną postać na taką stricte powiązaną z tematem pandemicznym. Taką strategię zastosowało m.in. Louis Vuitton, a także polski Orlen. Z kolei tajwański Foxconn przekształcił fabrykę telewizorów Sharp w zakład produkujący maseczki do zasłaniania ust i nosa. Proszę pytanie. Od dwójki. Panie marszałku, informacja. Forma, jak pani powiedziała, się zmieniła, jednakże te same trendy przeniosły się do domu, choćby dbanie o zdrowie, ale to jest ten sam trend, inna forma. Myślę, że to nie jest ten sam trend. To jest zupełnie coś innego. Tak jak podałam przykład gotowania.
Wcześniej też gotowaliśmy w domu, przyrządzaliśmy własne posiłki. Jednak z powodu pandemii bardzo wiele ludzi przestało korzystać z usług, przykładowo no, restauracji, tak? Zostały one zamknięte, więc musieliśmy przenieść tę sferę bardziej na warunki domowe. Tak samo jest ze sportem, przecież siłownie również zostały zamknięte, więc pojawiły się nowe sposoby uprawiania sportu w warunkach domowych. Tak samo z rozrywką. Kina również zostały zamknięte. Musieliśmy przenieść to na warunki domowe i jednak jest to zupełnie inna forma. Dziękuję bardzo. Czas się niestety już skończył. Informacja taka pojawiła się także na czacie. I został już w sumie przekroczony o ponad 10 sekund, stąd moja interwencja w tym zakresie. Tradycyjnie damy kilka chwil naszym sędziom. Ja powtórzę, zresztą wspominałem o tym, że będę to powtarzał, że bardzo się cieszę, że na tę debatę finałową wracają do nas doradcy z racji tego, że jesteśmy już, no właśnie, praktycznie w połowie debaty, jesteśmy po mowach argumentacyjnych, po drugich mowach. To właśnie czas doradców. I tradycyjnie, zgodnie z porządkiem, zresztą nam tutaj w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej bardzo dobrze znanym, przechodzimy właśnie do mowy doradcy pierwszego drużyny propozycji. Poproszę pana o zabranie głosu. My również się cieszymy, że doradcy wrócili. Szanowny panie marszałku, droga Lożymańcu, drużyna opozycji, moja drużyna i kochana publiczność. Dlaczego pandemia w większym stopniu uwypukliła istniejące już trendy niż wykreowała? Otóż dlatego, że czas spędzony w domu, miast w izolacji stworzył niepowtarzalną możliwość rozwoju i spotęgowania kierunków, którymi od lat podążało społeczeństwo. Pokażę to na płaszczyźnie kultury, rozrywki i zakupów. Żyjąc w czasach zarazy, musieliśmy zrezygnować z chodzenia do kin, teatrów na rzecz pochłaniania kultury, czy wyższej, czy niższej, w naszym domowym zaciszu. Ale przecież kina i teatry od lat traciły swoją popularność. Według badań Statista w XXI wieku zamknięto 25% kin. Ludzie częściej wybierają Netflixa niż kino choćby. No to są ku temu powody oczywiście. Podobnie stało się z rozrywkami. Przykładowo zarówno gry internetowe, czy gry planszowe zyskiwały coraz większą popularność w ostatnich latach, tylko pandemia to spotęgowała. Czas spędzony z ludźmi, czy to właśnie w grach multiplayer, czy ze znajomymi w jednym tym, doceniamy coraz bardziej, o czym mówił drugi mówca mojej drużyny. Ostatnią istotną kwestią jest handel, zakupy. Zakupy przez internet są bardzo wygodne. Pandemia tylko nam pokazała, jak bardzo jest to wygodne, jak już wspomniałem. Według badań Optimaster około 4 punkty rocznie, to jest punkty procentowe, jest to przyrost zakupów internetowych w tej puli ogólnych zakupów. W czasie pandemii wzrost był o dodatkowe 2 punkty procentowe. Powyższe przykłady z dziedziny kultury, sztuki, kultury, rozrywki i zakupów ukazują nam, że nasza drużyna ma rację. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Bardzo się cieszę z powodu wzorowej dyscypliny czasowej. W zasadzie niemal równo przed właśnie tymi 2 minutami mowa została zakończona. Bardzo mnie to cieszy. Tym razem kilka sekund ciszy. Która nie może trwać za długo, bo porządek debaty. Debata biegnie dalej i to bardzo dobrze, bo to czas na doradczynię pierwszą drużyny opozycji, którą poproszę właśnie o zabranie głosu.
A jeszcze tylko poproszę o włączenie mikrofonu, bo jest to wyłączone. Teraz? Teraz wszystko jest OK. Szanowny Panie Marszałku, droga dla mędrców, drużyna propozycji publiczności. Szanowni Państwo, czy trend, który istniał wcześniej, ale całkowicie zmienił swoją formę, zważywszy na dzisiejszą sytuację pandemiczną, z którą zmagamy się już ponad rok, jest tym samym trendem? Otóż nie. Trendy popularne podczas pandemii, mimo iż istniały wcześniej, nie są tymi samymi trendami, a jedynie ich nową kreacją. Bo przecież okoliczności pandemii w dużym stopniu uniemożliwiły dalsze trwanie trendów w znanych nam formach do tej pory, w wyniku czego wykreowały się nowe. I możemy zauważyć to chociażby na płaszczyźnie medycznej. Proszę. Panie Marszałku, informacja. Te trendy, o których Pani mówi, to nie są te same trendy, to są trendy uwypuklone. Dziękuję. Dziękuję za informację. Zważywszy na naszą definicję, ma tam następować jakaś powtarzalność, która tutaj nie zachodziła, bo zachodziła w pewnym środowisku i małej garstce ludzi. Przez swoich pacjentów bojących się chodzić w miejsca publiczne, przez możliwość zakażenia, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale czy przychodnie lekarskie, lekarze są zmuszeni do wykreowania swego rodzaju nowej możliwości kontaktu z pacjentem. I w końcu z oczywistych dla nas względów pandemia jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla branży medycznej. Pracownicy służby zdrowia są jak najbardziej narażeni na kontakt z koronawirusem i aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby, co mogłoby doprowadzić do paraliżu punktów opieki zdrowotnej, do walki włączono nowe technologie. A co za tym idzie, lekarze pierwszego kontaktu zaczęli udzielać porad, wykorzystując telefony i komunikatory internetowe, natomiast pacjenci mogą kupić swoje leki za pomocą e-recept. Co ciekawe, nowe procedury umożliwiające rozwój telemedycyny wprowadzono w NFZ, jak i w Ministerstwie Zdrowia zaledwie kilka miesięcy przed pandemią, co z perspektywy czasu okazało się prawdopodobnie dobrą decyzją i świetnie wykreowanym trendem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest naprawdę fascynujące doświadczenie, że właśnie jednocześnie można słuchać tych naprawdę bardzo, bardzo ciekawych mów i zarazem na żywo podglądać sędziów. Robię to najmniej, jak to jest tylko możliwe, bo zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście takie podglądanie może być do pewnego stopnia krępujące, natomiast to muszę na bieżąco kontrolować sytuację, dlatego to robię. Sytuacja jest taka, że to czas na doradców drugich i oczywiście zaczynamy od doradcy drugiego drużyny propozycji, którego poproszę o zabranie głosu. Szanowny Panie Marszałku, droga loży mędrców, drużyna opozycji oraz kochana publiczność. Jak już wspomnieli poprzedni mówcy mojej drużyny, pandemia stworzyła nieprawdopodobną konieczność i możliwość uwypuklenia trendu. A ja pokażę to na płaszczyźnie nauki i pracy zdalnej. Na początku zadajemy sobie pytanie, czy praca i nauka zdalna istniały wcześniej, przed pandemią? Oczywiście, że tak. Praca w formie zdalnej, pomimo iż w Polsce jeszcze przed pandemią koronawirusa była domeną zaledwie kilku procent pracujących, nie jest nowym trendem. Była ona specjalizacją tzw. freelancerów oraz firm, którym zależało na oszczędności przy wynajmowaniu lokalu. Dzisiaj do tego trybu zostali niejako zmuszeni również inni pracownicy. Więc ten trend, którym dotychczas podążała tylko część społeczeństwa, został uwypuklony. Pozwolił dostrzec owe zalety i możliwości i z pewnością będzie się wypuklał nadal. Druga kwestia. Nauka w formie zdalnej zarówno w szkołach, na uczelniach czy w przypadku dodatkowych kursów także ma swoje początki przed pandemią, a dziś została jedynie spotęgowana. Nauczanie zdalne istniało przykładowo w Australii, gdzie szkoły już przed pandemią oferowały uczestnictwo w zajęciach na odległość. Dziś ten kierunek rozwoju jest, jak wiemy, spotęgowany, bo rozszerzył się niemalże na cały świat. Poproszę pytanie. Szanowny Panie Marszałku, informacja.
To są dwa różne trendy, ponieważ nauka zdalna niegdyś jej powody były inne. Chodziło o problemy z dojazdem, a w tym momencie chodzi o to, żeby nie doszło do większej ilości zakażeń i zgonów. Dziękuję. Analogicznie do tego, co mówił mówca drugi mojej drużyny, to jest ten sam trend, tylko inne pobudki są. No, poproszę jeszcze. Pozwolę przekazać, ze względu na już mało czasu, pozwolę, że mówczyni trzecia naszej drużyny odpowie na to pytanie. No tak. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję także za zauważenie szybkie tego, że czas faktycznie się już skończył. Ja ponowię prośbę dotyczącą pytań, to znaczy jeżeli je Państwo zadają, one jakby w tym z tego głównego mikrofonu nie zawsze są wyraźnie słyszalne, więc prosiłbym o to, żeby faktycznie, jeżeli mają Państwo możliwość używać tego drugiego mikrofonu, który właśnie dotychczas służył do zadawania pytań, wygłaszania informacji, bo wtedy faktycznie my jesteśmy w stanie usłyszeć w pełni te komunikaty. Czy mnie słychać? Tak, jak najbardziej. Już widzę, że jest Pani gotowa. Bo to oczywiście cieszę się, że Państwo również pilnują przebiegu debaty. Tak to czas teraz na to radczynią drugą drużynę opozycji. I w tym momencie właśnie poproszę Panią o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pandemia stworzyła przestrzeń dla rozwoju nowych trendów, rozwiązań dzięki większej ilości wolnego czasu. Wzrosła kreatywność ludzi i to doprowadziło do wzrostu ilości trendów na rynku. Ponieważ ograniczenia spowodowane pandemią takiego obostrzenia stworzyły niezagospodarowaną przestrzeń dla nowych trendów, ponieważ oszczędzamy czas, czy to na dojazd do pracy. Ludzie zaczynają się nudzić, więc rośnie zapotrzebowanie na zapełnienie tej przestrzeni, tego wolnego czasu. Odpadają takie rozwiązania jak imprezy, a czasem całkowite wyjście z domu. To stworzyło przestrzeń i pobyt i podaż na trendy. Jedni tworzą nowe rozwiązania i to im zabija czas, tworzą nowe trendy zwyczajnie, a inni korzystają z przestrzeni do zabijania tego czasu. Dlaczego? Bo nam się nudzi. A jak powiedział Archimedes, nic tak nie rozwija kreatywności jak nadmiar wolnego czasu. Dzięki temu powstają nowe trendy, które zapobiegają nudzeniu się, takie jak nowe rozwiązania na spędzanie wolnego czasu z dziećmi. Jedną na przykład taką formułą jest DIA, czyli zrób to sam, do it yourself. Czyli rozwiązania umożliwiające na przykład samodzielne pieczenie chleba, zestawy kosmetyków i poradniki do robienia domowego spa. Są to drobne trendy, ale jest ich cała masa i nie możemy ich wykluczać, ponieważ cały czas powstają nowe. To są drobne trendy, ale w całości tworzą coś większego. Coś, co po prostu odbija się na naszym społeczeństwie. To doprowadziło do zagospodarowania nowej przestrzeni nowymi, nieznanymi wcześniej trendami. Na przykład takimi jak właśnie to do it yourself. Są jakieś pytania? Pani Marta. Pytanie. Dlaczego nie mogliśmy skorzystać z tych trendów, które wykreowaliśmy przed pandemią, do tworzenia tych, które Pani teraz wymienia? Ponieważ ludzie mają potrzebę do samorealizacji. Powstało więcej czasu, dzięki czemu ludzie muszą się jakoś samorealizować. Powstało więcej przestrzeni, więc oni sami potrzebują więcej nowych trendów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia mowa doradcza w tej debacie. Przed nami jeszcze cztery mowy. Już mowy główne, w których usłyszymy czterominutowe wystąpienia, tak jak to było właśnie przed wystąpieniami doradców. Damy jeszcze dosłownie chwilkę sędziom na uzupełnienie swoich kart.
Widzę, że też w tym czasie przygotowuje się mówczyni trzecia do swojej mowy. To bardzo dobrze. Bo właśnie w tym momencie chciałbym poprosić panią o zabranie głosu. Dobrze, a czy mnie słychać i czy mnie wydaje? Jak najbardziej, wszystko jest w porządku, tak. Fenomenalnie. W takim razie, szanowny panie marszałku, droga leżomędrcu, drużyno opozycji oraz wykochane publiczności. Przychodzi mi dzisiaj w udziale polemika z imieniem argumentacyjną drużyny opozycji i postaram się to zrobić w miarę chronologicznie. Zacznę może od pytania, które zadał mówca trzeci naszemu mówcy pierwszemu, mianowicie dlaczego uwypukliśmy to, co już mieliśmy, a nie wykrywaliśmy nowe trendy po to, żeby poradzić sobie z pandemią? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że tak jest łatwiej. Łatwiej jest wziąć to, co już mamy i przerobić w jakiś sposób po to, żeby pomogło nam rozwiązać jakiś problem, niż myśleć i głowić się nad tym, w jaki sposób stworzyć coś nowego, wykreować coś nowego. Dlaczego przykładowo nie wykorzystaliśmy czegoś nowego w Polsce, takiego jak sztuczna inteligencja? Dlatego, że rozwój tego i wykreowanie tego trendu, czyli tego kierunku rozwoju w Polsce do walki z pandemią byłby zdecydowanie trudniejszy niż użycie tego, co już mieliśmy, czyli użycie technologii, użycie w medycynie, użycie na przykład e-recept czy teleporad. To już było, więc uwypukliliśmy to, co było, po to, żeby sobie poradzić. Kolejna kwestia, o której państwo wspomnieli, również na stole pierwszym, to to, że uwypuklenie to szansa zaistnienia czegoś nowego, czego już było. I to faktycznie stało się z tymi wszystkimi trendami, o których mówiła moja drużyna. Państwo wspomnieli między innymi o tym, że nowe trendy to trend e-recept, trend gotowania w domu, trend uprawiania sportu albo dbania o zdrowie, ale to absolutnie nie są nowe trendy, to są trendy, czyli te kierunki rozwoju, które już kiedyś istniały, a teraz po prostu pandemia nam pokazała, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo warto z tego skorzystać po to, żeby sobie poradzić z tym problemem, który mamy. Kolejna kwestia to to, że wykreowanie to zupełnie coś nowego. To nie jest jakieś przerobienie tego, co już mamy. Kreacja to tworzenie czegoś nowego, co zostało zaznaczone ze strony mówcy pierwszego mojej drużyny i nie zostało w żaden sposób skontrolowane ze strony opozycji. Kolejna kwestia to kwestia tej powtarzalności. Czyli powiedzieli na przykład państwo, że zmieniły się jakieś tam rzeczy w gospodarce, czyli kwestia linii produkcyjnych, zaczęliśmy chodzić w maseczkach i tak dalej. Ale drodzy państwo, takie rzeczy, czyli te chwilowe rozwiązania, one w jakiś sposób zaraz przeminą. Czyli nie będzie tej powtarzalności, bo one w dużej mierze po pandemii mogą po prostu przeminąć. A pokażę państwu na wykresie, jak wygląda trend na wykresie. Czyli mamy sobie trend i on zasadniczo rośnie. W momencie, kiedy pojawiają się jakieś jego wahania, co również zaznaczył mówca pierwszy z mojej drużyny, to wciąż jest ten sam trend, pomimo występujących pewnych wahań. Czyli pomimo tego, że na przykład teraz spadła popularność czegoś, czy teraz coś przestało się rozwijać, to nie znaczy, że za chwilę to długoterminowe działanie, o którym dzisiaj mówiliśmy, nie pójdzie znowu w górę. Bardzo proszę o pytanie. Szanowny panie marszałku, pytanie. Dlaczego trend musi być czymś długofalowym? Już odpowiadam. Mianowicie dlatego, że trendy swojej definicji oddziałuje na społeczeństwo. To jest kierunek, w którym podąża społeczeństwo. Ile się dobrze orientuje, społeczeństwo nie idzie jakąś taką linią falistą i nie zatacza się na drodze, tylko idzie w jakimś określonym kierunku. Reasumując, a jeszcze może dopowiem tutaj do tego, że dlatego, że to też potrzeba. W sensie takim, że w momencie, kiedy społeczeństwo idzie za trendami, które wynikają z jego potrzeb, a jego potrzeby zamieniają się w jakiś nieznaczny sposób albo po prostu są uwypuklane, to społeczeństwo nie idzie właśnie taką linią falistą, tylko po prostu korzysta z tego, co już miało i uwypukla to. Bardzo proszę pytanie. Szanowny panie marszałku, pytanie. Jakie są kierunki, w których zmierza społeczeństwo? Dziękuję. Oczywiście, już odpowiadam. Są to te kierunki, o których mówiła moja drużyna. Mianowicie chociażby cyfryzacja społeczeństwa, chociażby przenoszenie technologii do różnych dziedzin naszego życia, które miało miejsce już przed pandemią i które oczywiście teraz jest jak najbardziej uwypuklone, bo była taka konieczność uwypuklenia właśnie tego, co już mieliśmy. To jest oczywiście przykład albo chociażby kwestia właśnie udoskonalenia naszych domów na potrzeby tego, żeby się nam tam żyło wygodniej. Przecież dom to nie jest miejsce, które ma ładnie wyglądać, w którym chcemy się pochwalić, tylko po to, bo to jest miejsce, w którym my chcemy po prostu żyć i jak najlepiej i wygodnie funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W międzyczasie pojawiło się zgłoszenie ad vocem. Mam nadzieję, że to nie jest chęć wygłoszenia ad vocem przez mówcę trzeciego drużyny opozycji, bo ten występuje w kolejności. Takiego ad vocem niestety nie mógłbym przyjąć, ale spodziewam się, że to
inna osoba niż mówca trzeci. W związku z tym jeżeli to właśnie inna osoba niż mówca trzeci chce wygłosić ad vocem, to jak najbardziej możemy do niego przejść. Wszystko widać i słychać? Tak, jak najbardziej. Ja tylko jeszcze jedno pytanko, bo zauważyłem, że pojawiło się zgłoszenie ad vocem kolejne. Jak rozumiem, to jest zgłoszenie drużyny przeciwnej. Tak, czyli będziemy mieć ad vocem do ad vocem po tym ad vocem. Dobrze, jak najbardziej zrozumiałe. Oddaję pani głos, ma pani minutę. Szanowny panie marszałku, ad vocem. Trend musi być przecież jakoś długotrwały, żeby był popularny. Poza tym przykłady przedstawiane przez drużynę przeciwną, jak oni zresztą wspomnieli o tym, są to ich, nie są takie same te trendy, jak były kiedyś. To znaczy, że nie zostały one uwypuklone, a zostały po prostu wykreowane na nowo. Jak to zdefiniowaliśmy zresztą? Wykreowanie nie znaczy po prostu stworzenie czegoś nowego od zera, a jedynie nawet nadanie formy nowej, czy nadanie temu czegoś, czego jeszcze nie znaliśmy. Poza tym kierunki, o których wspomniała drużyna przeciwna, zostały jedynie uwypuklone, zaś trendy przez nie w tych kierunkach zostały na nowy sposób wykreowane i przedstawione. Przypodane przez Państwa recepty znamy teraz w inny sposób. Sport uprawiany w domu znamy teraz w inny sposób i w innej formie, ponieważ jest to coś całkiem nowego i przez to zostało to właśnie na nowo wykreowane, a nie uwypuklone. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to ad vocem. I zgodnie zatem z tym, o czym była mowa wcześniej, pojawiło się ad vocem do ad vocem, zanim to pierwsze ad vocem zostało jeszcze wygłoszone. Zatem przejdziemy do tego ad vocem do ad vocem. Mówczyni trzecia drużyny propozycji ma pani minutę. Dobrze, a czy mnie słychać? Tak, wszystko jest w porządku. Fenomenalnie. W takim razie, szanowny panie marszałku, ad vocem do ad vocem. Pragnę zauważyć, że to, o czym powiedziałam mówczyni czwarta ad vocem, na temat tego, że trend to nie coś, co było, to coś, co jest popularne i po prostu w ten sposób się rozwija. Nie, absolutnie. Trend to nie jest dana popularna rzecz. Trend to jest kierunek, w którym coś idzie, na przykład, żeby stać się popularnym. Powiedzieliśmy tutaj dzisiaj już wielokrotnie, że trendy, które obecnie istnieją przed pandemią, czyli te kierunki, które podążało sobie społeczeństwo, one wciąż istnieją i one wciąż są, powiedzmy, wyznaczone w taki sam sposób, tylko na przykład zmierzamy do tego szybciej albo zmierzamy do tego po prostu w jakimiś innymi drogami, ale to jest wciąż ten sam kierunek, czyli wciąż ten sam trend, bo trend to kierunek, nie można tego w żaden sposób rozdzielać, to jest po prostu definicja. Tak jak już wspomniałam, trendy ewoluują, a to, czego doświadczamy teraz, to jest bardzo przyspieszona ewolucja, a nie rewolucja wśród trendów, tak jak próbuje to przedstawić strona opozycji. Pragnę zauważyć, że uwypuklenie to szansa zaistnienia czegoś, co było, a więc szansa zaistnienia chociażby tego sportu, chociażby tego e-recept, czy chociażby teleporad, to wszystkiego, o czym powiedzieliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tym samym formuła ad vocem w tej naszej debacie finałowej została już wyczerpana. Zarówno ad vocem po jednej, jak i po drugiej stronie zostało wykorzystane. W związku z tym wracamy do standardowego przebiegu debaty, którego ja jako marszałek w żadnym wypadku nie powinienem i nawet nie chcę zatrzymywać. Widzę, że już przygotowuje się do swojego wystąpienia mówca trzeciej drużyny opozycji i do tego wystąpienia możemy w tym momencie przejść. Oddaję panu głos. Czy mnie słychać, czy mnie widać, powtarzam. Wszystko jest w porządku. Fantastycznie. Szanowny panie marszałku, loża mędrców, propozycjo, droga publiczności. Szanowni państwo, postaram się też w podobny sposób jak mówczyni trzecia strony propozycji przejmujących chronologicznie, jednak na samym końcu pozostawię sobie argument drugiego strony propozycji, które w pewien sposób mnie zaciekawiły. Szanowni państwo, mówca pierwszy. Padło stwierdzenie odnośnie też mojego pytania, czy skoro pandemia jest czymś nowym, nie wymaga to nowych rozwiązań? No jednak mówca pierwszy podkreślił, że to jest coś nowego, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia. Szanowni państwo, w jaki sposób
mieliśmy z tym walczyć, skoro nigdy tego nie spotkaliśmy i nie mieliśmy sposobów reakcji. Najlepszym przykładem, żeby to zobrazować, jest to, jak nasz rząd sobie radził na początku z sytuacją pandemii. Nie mieliśmy wykreowanych rozwiązań, epidemiolodzy się mylili i mieliśmy problemy z jasnym działaniem. Szanowni Państwo, doradca drugi, potem wrócimy do właściwego mówcy, roli mówców głównych, ale zanim to pytanie mówczyni czwarty. Szanowny Panie Marszałku, pytanie, a raczej informacja. Chciałabym tylko poinformować, że powód, dla którego mogliśmy sobie tak świetnie poradzić z sytuacją pandemiczną, która była nowa, Byłem tym, że mieliśmy bardzo dobrą bazę trendów właśnie, o których dzisiaj mówimy, dzięki których uwypukleniu znakomicie poradziliśmy sobie z sytuacją pandemiczną. Bynajmniej nie chciałbym się zgodzić ze stwierdzeniem, że genialnie sobie z nią poradziliśmy, bo jednak początki były trudne i początki wymagały wykreowania nowych trendów. Szanowni Państwo, doradca drugi, bo jeszcze do tego nie przyszedłem. Doradca drugi podał nam tutaj przykład bodajże nauczania zdalnego czy pracy zdalnej, to proszę mnie poprawić. I na moje pytanie odwołał się do mówcy drugiego. I podał przykład, że takie nauczanie było wcześniej w Australii. Ale jednak czy możemy to nazwać tym samym trendem? Szanowni Państwo, zastanówcie się, dlaczego uczniowie w Australii korzystają z nauczania zdalnego? Ponieważ mają problemy z dojazdem. Coś innego, bynajmniej nie słyszałem, żeby w Australii była ostatnio jakaś wielka pandemia, która groziła jakby zachorowaniem, setkami zgonów, gdy uczniowie pójdą do szkół. Są dwie zasadnicze różnice w tym trendzie. Szanowni Państwo, w Polsce nauczanie zdalne, czy też na świecie, jest obowiązkowe, jest to wprowadzone przez prawo, a tam była to forma rozwiązania, kiedy uczniowie mieli problemy z dojechaniem do domu. Szanowni Państwo, a widzę pytanie, no to proszę Panią uczniowie trzecie. Szanowny Panie Marszałku, pytanie. Dlaczego uważa Pan, że były to dwa różne trendy, skoro oba zakładały przenoszenie nauki do internetu? Dziękuję. I genialnie, bardzo się cieszę, że o to Pani zapytała, bo mogę przejść do Pani adwocem, które było bardzo ciekawe, ponieważ nie podała Pani nie tyle co kierunki rozwoju w danej dziedzinie, taką jaką definicję podał Państwu mówca pierwszy, ale podała Pani cele. Podała Pani, że na przykład trendem jest zdrowie, ale w jaki sposób zdrowie jest trendem? Znaczy, trendy to są różne sposoby realizacji tego, żeby osiągnąć zdrowie. Zdrowie jest celem. Dziękuję, nie przyjmuję więcej pytań. Szanowni Państwo, mówca drugi ma około 1,5 minuty, więc muszę się troszkę sprężać. Też dziękuję, nie przyjmuję więcej pytań. Mówca drugi podał nam taki przykład, że też takie założenie, że są inne podstawy, inne powody do realizacji trendu, ale trend jest ten sam. No przepraszam, to tak samo można powiedzieć epoki literackie. Przepraszam, no właściwie. Mamy antyk i mamy renesans. Dlaczego to nie jest jedno i to samo? No propozycja mogłaby powiedzieć, że to jest to samo, bo realizuje te same idee i są te same powody, bo jest zdobywanie wiedzy. Ale szanowni Państwo, nie nazywamy tego, bo jedno jest inne od drugiego. Okoliczności nowych czasów zmusiły ten trend do zmian, do wykreowania nowych w nim rozwiązań, do odniesienia się do naszych czasów. Tak samo trendy sprzed pandemii można powiedzieć, że są zwyczajnie przestarzałe, ponieważ nie odpowiadają obecnej sytuacji. Szanowni Państwo, nawet przykład e-recept. W tym momencie korzystamy z e-recept, bo się boimy pójść do lekarza. Nie jest tak, że na przykład ja nie mogę wyjść z domu i wolę e-recept. No oczywiście, żebym wolał zwykłą, bo jeszcze się zapytam lekarza, czy to jest na pewno ten lek, czy nie będę miał powikłań, ale boję się tego zrobić, bo jest pandemia, są nowe okoliczności. To nie jest to samo, co było wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za to wystąpienie. To druga mowa kontrargumentująca w tej debacie. Teraz przyszedł czas na mowy podsumowujące, czyli w zasadzie dwie ostatnie mowy tego finału. Oczywiście absolutnie ostatnią będzie ta po stronie opozycji. Natomiast damy sobie chwilkę jeszcze na to, żeby sędziowie mogli uzupełnić swoje karty. Tymczasem możemy sprawdzić, czy wszystko działa. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Widać i słychać, więc wszystko wskazuje na to, że jest w porządku. Jeszcze tylko szybkie spojrzenie do kart oceny. I możemy przechodzić do podsumowania po stronie propozycji. Poproszę zatem właśnie mówczynię czwartą o zabranie głosu.
Szanowny panie marszałku, droga drużyno przeciwna i moja, kochana publiczności. Przypomnijmy sobie główne argumenty, które padły podczas dzisiejszej debaty. Ze strony propozycji były to argumenty takie jak możliwość, potrzeba i konieczność. Odnosiły się one do konieczności wykorzystania tych trendów, które już istniały i bazując na nich kreowania, wyeksponowania tych trendów, aby poradzić sobie z nowymi sytuacjami, ponieważ po prostu brakowało nam czasu, aby wykreować je od podstaw. Kolejny argument to jest właśnie możliwość, dzięki możliwość zmiany i to właśnie dzięki tej bazie, którą cały czas tutaj powtarzamy, że to właśnie na bazie istniejących trendów wypuklaliśmy te nowe trendy, a raczej wypuklaliśmy te trendy, które były i na tej bazie powstały sposoby radzenia sobie z obecną sytuacją. Tak, słucham pytania od mówcy trzeciego. Szanowny panie marszałku, informacja, kreowanie nie musi być od podstaw, wystarczy, że zostanie zmieniony wcześniej istniejący trend, czyli zostanie wykreowany na nowo. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Z samej definicji kreowania jest to kreowanie czegoś, czyli zaczynanie od podstaw i tworzenie na nowo. Chciałabym też przypomnieć płaszczyznę, na których debatowaliśmy dzisiaj i pod względem czterech z nich byliśmy zgodni. Są to płaszczyzny takie jak płaszczyzna zdrowotna, jest to relacja międzyludzka, jest to medycyna, technologia, rozrywka i kultura, jak i praca i nauka. Oś sporu powstała wokół głównie właśnie tego, czy właśnie, no głównie dzięki, nie powstała wokół definicji, co nas cieszy, oprócz tego, że opozycja cały czas uporczywie szła w to, że my mówimy o kreowaniu nowych trendów, kiedy tak naprawdę mówiliśmy o wypracowywaniu i wypuklaniu trendów, które już były na ich bazie. Tak, słucham pytania od mówczyni czwartej. Szanowny panie marszałku, pytanie. Dlaczego pani sądzi, że trendy musiały być kreowane, a nie mogły się wykreować automatycznie? Dziękuję. Nie wiem, czy rozumiem dobrze pytanie, no ale uważam, że trend się nie kreuje sam. Trend jest kreowany na potrzeby społeczeństwa, także dlatego społeczeństwo je też kreuje. Co więcej, zgodziliśmy się na płaszczyźnie, dziękuję, więcej pytań nie przyjmuję, na płaszczyznach takich jak, że każdy człowiek ma potrzeby, że każdy w społeczeństwie bierze udział w kreowaniu właśnie tych trendów. Natomiast były różnice, kiedy mówiliśmy o tym, że do kreowania, do trendów nie są, jakby nie potrzebuje, jest wystarczająca baza, aby radzić sobie z tymi sytuacjami, które mają teraz miejsce. I powtarzamy po raz kolejny, że to jest ta sama baza, lecz inna forma, ale to wciąż oznacza, że jest to ten sam trend. Nie zgodziliśmy się również, kiedy mówiliśmy o kwestii czasu. Drużyna opozycji próbowała utarczywie udowodnić, że było wystarczająco czasu podczas tak tragicznej i szybko rozwijającej się sytuacji jak pandemia, aby społeczeństwo skupiało się na kreowaniu nowych rozwiązań, kiedy my tutaj właśnie udowadnialiśmy, że musieliśmy wykorzystać już obecne to chociażby technologie i różne rozwiązania, aby właśnie poradzić sobie z nowo powstałymi problemami. Mówczyni trzecia mojej drużyny słusznie zbiła argumenty drużyny opozycji, takie jakby chociaż, że nowa codzienność nie musi równać się nowym rozwiązaniom. Udowodniła ona, że trendy, które obecnie panują, były przed pandemią i panują podczas pandemii, były obecne już przed nią. Pokazała też ona, że kreacja trendu wymaga nowej bazy, czego państwo nie udowodnili i nie pokazali ani jednego trendu, który wywodzi się stricte z pandemii. Państwo też zaprzeczyli sobie, bo raz państwo mówią, że mówili państwo, że trend to jest coś krótkotrwałego, drugi raz państwo mówi, że to jest coś długotrwałego, tak jak mówi doradczyni druga, powiedziała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę mowę. I za bardzo dobrą dyscyplinę czasową, którą tutaj udaje nam się wszystkim już bezproblemowo utrzymywać. Korzystając z tej okazji, chwilki danej sędzią na uzupełnienie kart. Zapewnimy sobie taką chwilkę ciszy. Ale to dlatego też, że przed nami już ostatnie wystąpienie w tej debacie.
ostatnia już mowa. I to jest, drodzy Państwo, także ostatnia mowa 9. sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Czyli jesteśmy już bardzo blisko końca debaty, ale debata ciągle trwa. Nie trwa jeszcze mowa mówczyni czwartej opozycji. Czuję się zatem w obowiązku, żeby przekazać mówczyni czwartej głos i żeby ta mowa się już rozpoczęła. Skoro wszystko działa, a z tego co widzę chyba działa, to poproszę mówczyni czwartą o zabranie głosu. Czy mnie słychać, tak? Tak, jak najbardziej. Szanowny panie marszałku, loża mędrców, strona propozycji i droga publiczności. Pandemia koronawirusa. Wydarzenie, które zmieniło życie niejednego z nas. Zapewne odczuli szanowni państwo jego skutki na swoim własnym życiu. Wielokrotnie wspominaliśmy o nim w trakcie dzisiejszej debaty, ale również wspominaliśmy o trendach, które są teraz w trakcie pandemii popularne. Jeszcze raz przypomnę naszą dzisiejszą tezę. Pandemia koronawirusa w większym stopniu uwypukliła istniejące trendy, niż wykreowała nowe. Tak już brzmiała ta teza, a my z moją drużyną się z nią nie zgadzamy. Przede wszystkim udowodnialiśmy to, że w większym stopniu pandemia wykreowała nowe trendy. Wbrew temu, co wielokrotnie padało, co było osią właściwie naszego dzisiejszego sporu, wykreowanie nie równa się tworzeniu czegoś od zera. Nie, może to być po prostu zmiana formy. Jak wielokrotnie wspominaliśmy przykład takiego renesansu nieantyku. Poproszę pytanie. Szanowny panie marszałku, pytanie. W takim razie, co to jest uwypuklenie i jakie trendy podczas pandemii zostały pani zdaniem uwypuklone? Dziękuję. Uwypuklone zostały trendy, które po prostu zyskały na popularności, ale nie zmieniły swojej formy w przeciwieństwie do trendów, które zostały przez to wykreowane. To wykreowanie było dla nas fundamentem, ta definicja. Wielokrotnie, przede wszystkim w naszej argumentacji dzisiejszej wspominaliśmy, dlaczego trendy zostały bardziej wykreowane, aniżeli uwypuklone. Przedstawiliśmy, że okoliczności pandemii zmusiły właściwie ludzi do dostosowania się do nowej codzienności i panujących warunków i szukano nowych rozwiązań na rzeczy, które dotychczas istniały. Powstało takie coś, jak wspomniała mówczyni druga, jak homebody economy, czyli gospodarka pod naszym dachem. Pod naszymi dachami. Skupiano się bardziej w domu, zaczęto się skupiać na sporcie, nauce. Wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony bardziej niż kiedykolwiek i miało to po prostu inną formę, bo ludzie nie bronili się przed wirusem. Inną ważną kwestią było też to, że trendy, które istniały przed pandemią i były inne wtedy i są teraz, nie zostały wcale uwypuklone, a jedynie wykreowane. Kolejną ważną kwestią, poproszę o pytanie. Panie marszałku, informacja. Powiedziała pani, że uwypuklenie trendu to zwiększenie jego popularności. W takim razie wszystkie argumenty, o których państwo mówili, jak kwestia gotowania w domu, sportu i tak dalej, czy przykładowości technologii, to właśnie zwiększenie popularności tego, co już było. Dziękuję. Nie tyle, ile to jest zwiększenie popularności tamtych rzeczy, ponieważ tamte rzeczy po prostu zyskały nową rolę. Ważniejsze było teraz to, w jaki sposób teraz to używamy, jak się dostosowaliśmy przez powrót pandemii. Bardzo dziękuję za pytanie. Więcej pytań nie przyjmuję. Kolejną ważną kwestią było to, że trendy popularne podczas pandemii są całkiem inne niż te trendy, które istniały dotychczas, ponieważ zmieniły swoją formę, o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Na przykład ta telemedycyna, o czym wspomniała doradczyni pierwsza, przyjęła nową formę, ponieważ ludzie zamiast chodzić do lekarza, przez to, że po prostu było im wygodniej, przestali chodzić do tego lekarza, ponieważ się boją i funkcjonowało to kiedyś w znacznie inny sposób niż teraz, więc zostało w pewien sposób wykreowane. Kolejną ważną kwestią też było to, że pandemia stworzyła przestrzeń do powstania tych nowych trendów, które ludzie kreowali, ponieważ po prostu siedzieli w domu, nudziło im się, o czym wspominała doradczyni druga. Powstawały nowe trendy, ponieważ z powodu ludzkiej kreatywności i zapotrzebowania na to. Jeszcze raz powtórzę. Wykreowanie trendów nie trzeba było właściwie kreować trendów na siłę. Trendy kreowały się same. Społeczeństwo kreowało te trendy przez pandemię. Cały czas się na tym skupiało. I kreowanie, raz jeszcze powtórzę, gdyż jest to najważniejsze w dzisiejszym debacie, kreowanie nie jest tylko tworzeniem czegoś od zera. Pandemia jest nową sytuacją, jest nową rzeczywistością, dlatego potrzebujemy nowych trendów. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę mowę.
To tak jak wspomniałem, już ostatnia mowa tej debaty i myślę, że należą się obu drużynom ogromne, ogromne brawa. Zarówno nie mamy niestety możliwości jakby fizycznie tych braw usłyszeć. Mamy taką wirtualną możliwość natomiast. Ja też bardzo gratuluję obu drużynom. Bardzo Wam też dziękuję za tę debatę. Dziękuję za to, że ona przebiegła nam naprawdę sprawnie i bez większych komplikacji. Cieszę się, że tutaj każdy i każda z Państwa, że wszyscy trzymaliśmy też się dyscypliny czasowej i przechodziliśmy płynnie przez cały porządek debaty. W tym momencie nastąpi narada sędziowska. Ja w związku z tym sędziów naszej debaty przeniosę do specjalnego pokoju narady. Po naradzie sędziowskiej, kiedy też otrzymam informację o wyniku debaty, ten wynik zostanie przeze mnie ogłoszony. Ale to właśnie po naradzie, jak już będzie dla nas wszystko w tym aspekcie jasne. Proszę zatem Państwa o cierpliwość. Ja sędziów już przenoszę do pokoju narady. I sam też, żeby wyjaśnić kwestie związane z prawami marszałkowskimi, żeby wyjaśnić właśnie, udam się również do pokoju narady z sędziami i do Państwa oczywiście wrócę.